Horyzont. Łukaszankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie dużo tematów, bo dużo się dzieje. I Ukraina, i polska polityka, decyzja PKW, chociażby w sprawie finansowania Prawa i Sprawiedliwości, no ale też kwestie gospodarcze. Rząd już wie na pewno od początku roku, rachunki za prąd będą wyższe i na aspekty ekonomiczne nie idą najlepiej, ale najpierw od tego zacznijmy, że istniejemy dzięki temu, że Państwo są z nami, że Państwo współtworzą Telewizję Republika. W tej chwili jesteśmy na ostatniej prostej, aby przenieść się do nowej siedziby, aby budować rzeczywiście prawdziwą twierdzę wolnego słowa w centrum Warszawy. Takie miejsce, skąd będziemy mogli realizować w najlepszej, w najnowocześniejszej dostępnej technologii programy telewizyjne. Tam, gdzie będziemy mieli znacznie większe możliwości techniczne, a tym samym możliwości rywalizacji i wygrywania z konkurencją. To wszystko jest możliwe dzięki Państwu, dzięki temu, że w tej chwili Państwo się angażujecie w konkretne działania na rzecz Telewizji Republika, jak chociażby zakup zbiórka na zakup nowoczesnych kamer, które pozwolą nam realizować audycje w taki sposób, w jaki do tej pory w polskich telewizjach informacyjnych się tego nie robiło. No i tą także rewolucję, nie tylko wolnościową, ale także technologiczną w sferze wolnego słowa realizujemy wspólnie z Państwem. Za to bardzo chciałem podziękować na początek naszego dzisiejszego spotkania. Republika 1 klik, ale też numer konta. To wszystko jest dostępne, to wszystko jest do Państwa dyspozycji. Wspólnie twórzmy strefę wolnego słowa, budujmy Telewizję Republika, a my teraz przechodzimy do programu, jak powiedziałem, będzie dynamicznie, bo dużo się dzieje. Na początek skomentujemy decyzję PKW, odebranie 3-letniej subwencji Prawu i Sprawiedliwości. 75 milionów złotych, tyle straci największa partia w polskim parlamencie. Na naszych łączach Rafał Bochenek, poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Redaktorze, witam wszystkich naszych widzów. Jak pan skomentuje decyzję? Nie jest ona niespodziewana. Wynik co prawda 5-4, więc duża różnica zdań w samym PKW. No rzeczywiście PKW jest bardzo mocno podzielone, ponieważ sama ta decyzja jest bardzo kontrowersyjna, wręcz skandaliczna, ponieważ zmierza do zniszczenia, wyeliminowania największej realnej opozycji w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Ci, którzy dzisiaj nami rządzą, koalicja 13 grudnia doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że demokratycznie, uczciwie z nami realizując na programy, na argumenty, będzie bardzo ciężko im wygrać. Dlatego co robią? Stosują różnego rodzaju chwyty, różnego rodzaju metody administracyjne, nielegalne, bo sobie jasno o tym trzeba powiedzieć, w sposób nielegalny pozbawiają subwencji Prawa i Sprawiedliwości. Ta decyzja wcześniejsza, która została podjęta przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczyła rozliczenia kampanii wyborczej. W przypadku tej decyzji również było bardzo wiele nieprawidłowości, jeżeli chodzi o działanie niektórych członków Państwowej Komisji Wyborczej, tych z nominacji partyjnej, to zaznaczmy, ponieważ sędziowie, którzy tworzą to gremium, jednoznacznie zatwierdzali nasze sprawozdanie, chociażby dzisiejsza decyzja PKW to pokazuje, że sędziowie stoją po stronie Prawa i Sprawiedliwości i nie dopatrują się jakichkolwiek uchybień, czyli osoby najbardziej niezależne, mające największe doświadczenie prawnicze i gwarantujące taką niezależność, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, bo przedstawiciele obecnej koalicji 13 grudnia, którzy zasiadają w Państwowej Komisji Wyborczej, ewidentnie podejmują działania pod dyktando i właściwie na zamówienie Donalda Tuska i obecnej koalicji 13. Co się teraz wydarzy, jeżeli jest ta decyzja, będzie skarga do Sądu Najwyższego? My z całą pewnością będziemy wykorzystywali wszelkie dostępne środki prawne. Będziemy również zaskarżali tę decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Czekamy tylko i wyłącznie na doręczenie zarówno treści decyzji, jak i uzasadnienia do niej. Jeżeli już tylko będziemy w jej posiadaniu, wówczas na pewno nasi prawnicy ją zaskarżą. Natomiast problem jest, panie redaktorze, zupełnie inny, ponieważ ewidentnie ta koalicja na każdym etapie w ogóle funkcjonowania państwa polskiego, także w zakresie finansowania partii politycznych, łamie prawo, bo nie ma żadnych gwarancji, że decyzja Sądu Najwyższego zostanie przez nich uszanowana. Zresztą już dzisiaj wielu nominatów partyjnych... Ryszard Kalisz, który się wypowiadał w imieniu PKW, powiedział, jeżeli to nie będzie sąd, który ja uznaję, to ten wyrok nie będzie dla mnie istniał, jeżeli będzie niekorzystny dla tej mojej niewielkiej większości w PKW, mojej, czyli tej wyłonionej przez partie polityczne. właśnie nic dodać, nic ująć, w związku z tym oni tylko będą szanowali te wyroki, które im odpowiadają, natomiast te, które rzeczywiście są poparte argumentacją prawniczą, dowodami, faktami, są przez nich nierespektowane. Zresztą, panie redaktorze, już jedna decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, która dotyczyła rozliczenia kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w okresie wakacji w sierpniu zapadła i to była decyzja również bez jakichkolwiek, nie poparta jakimikolwiek argumentami, bo przecież w samym sercu Państwowej Komisji Wyborczej prawnicy, którzy przeżyli niejedną ekipę rządzącą i pracują tam od dziesiątek lat, wydają różnego rodzaju opinie, przecież przygotowali opinie prawne, które dotyczyły naszego sprawozdania z kampanii parlamentarnej. Panie pośle, czy już macie policzone, ile łącznie wam odebrała ta partyjno-rządowa PKW w tym kształcie? Bo teraz mówimy o jednej transzy, tej dużej, to jest 65 milionów, ale jeszcze była wcześniejsza decyzja za rok bieżący. Jak to wygląda? Odniosę się też do tego, tylko panie redaktorze, no, wtedy również, wtedy kiedy była podejmowana ta pierwsza decyzja, która nie pozostaje oczywiście bez związku z tą dzisiejszą, bo jednak z punktu widzenia prawnego ona ma wpływ na to jak zostanie rozstrzygnięta i oceniona kampania wyborcza, nasze sprawozdanie z kampanii wyborczej, będzie miało oczywiście wpływ także na naszą subwencję partyjną. Natomiast wtedy, kiedy było rozpatrywane to pierwsze sprawozdanie z kampanii parlamentarnej, wówczas w Krajowym Biurze Wyborczym powstała opinia prawna niesporządzona przez jakichkolwiek prawników na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, czy kogokolwiek związanego z naszą formacją polityczną, ale prawników niezależnych, którzy stwierdzili, że nie ma żadnych powodów, aby subwencja partyjna została wstrzymane dla Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko, co robi państwo, to jest zupełnie nielegalne i ewidentne celom polityki, a takim nadrzędnym celem jest to. No, oczywiście wybory prezydenckie. Bardzo się boją, ale wiedzą, że opinia publiczna odwraca się od nich, malejące to poparcia, coraz większe niezadowolenie z rządu Donalda Tuska i całej koalicji negatywne. Panie pośle, bo głos do nas dociera lekko przerywany, to zadam ostatnie szybkie pytanie. Jak ta decyzja PKW wpłynie na kampanię wyborczą i jak sobie teraz największa polska partia, ale też największa partia opozycyjna poradzi w wyścigu prezydenckim, jeżeli te pieniądze będą wam rzeczywiście faktycznie odebrane? Panie redaktorze, to jest rzeczywiście decyzja, która ma bardzo duże znaczenie naszej formacji na możliwość przeprowadzenia dobrej kampanii skutecznej. No to chodzi dzisiaj rządzącym, żeby właśnie takimi metodami administracyjnymi, parowymi zadusić. Walka do końca. Panie pośle, tu stawiamy kropkę. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Komentarz do dzisiejszej decyzji PKW. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia. A my biegniemy w naszym podsumowaniu politycznym. My też szukamy horyzontu politycznego. Horyzont, który przed na dziś to 1000 dni. Od tylu dni trwa agresja Rosji na Ukrainę, która dotyczy nie tylko naszego wschodniego sąsiada, ale także całej Unii Europejskiej, Polski, rzecz jasna, ale też NATO. O tym wszystkim teraz Państwu powiemy na naszych łączach. Kolejny gość, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. 1000 dni. Świat się zmienił bardzo znacząco, ale ten 1000 dni przynosi też istotną decyzję. Stany Zjednoczone, Joe Biden w ostatnich tygodniach swojego urzędowania daje decyzję, żeby amerykańska broń, która jest używana przez Ukraińców, mogła być także wykorzystywana do rażenia celów na terytorium Rosji. Pan prezydent mówi, że to jest bardzo ważna, nasz prezydent Andrzej Duda mówi, że to jest bardzo ważna decyzja. Na ile ona może zmienić tą wojnę, na ile może wpłynąć na negocjacje pokojowe, do których wszyscy się szykują. Myślę, że jest to próba wpłynięcia w ostatnich tygodniach urzędowania administracji prezydenta Bidena na dalszy rozwój wydarzeń, właśnie w kierunku przekonania Rosji, że opcja negocjacji jest opcją rozsądną, inaczej Rosja będzie poddana uderzeniom rakietowym ograniczonym jedynie technicznym zasięgiem pocisków. Sądzę, że ta próba w rozumieniu politycznym, przynajmniej w tym zamiarze, w jakim została podjęta, czyli właśnie wymuszenia negocjacji i zamrożenia konfliktu, zawarcia jakiegoś rodzaju rozejmu będzie nieskuteczna. Ukraińcy na szczęście dla siebie zdołali zająć fragment terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie kurskim i formuła zamrożenia frontu na linii rozgraniczenia wojsk według stanu posiadania na moment podpisania porozumienia jest oczywiście ze względów politycznych, prestiżowych dla Kremla nie do zaakceptowania, co w istocie z polskiego punktu widzenia moim zdaniem jest rozwojem sytuacji pomyślnym. Innymi słowy, nie wierzę w żaden trwały pokój bez pobicia Rosji. Sformułuję to tak, jakkolwiek bardzo trudne jest pobicie Rosji, to zawarcie trwałego pokoju z niepobitą Rosją jest niemożliwe. Na skali trudności zatem to ta sytuacja, w której użycie pocisków jako rodzaju demonstracji, którą ma dostrzec Kreml. Popatrzcie, jeśli nie siądziecie do stołu, będziecie otrzymywać tego typu uderzenia. Jest oczywiście pomysłem co do skutków jak najbardziej pożądanym. Rosja powinna ponosić jak najwyższe straty. Natomiast co do oczekiwanych przez inicjatorów tego pomysłu rezultatów, czyli otwarcia opcji rokowań, uważam, że będzie to nieskuteczne, że rokowania, jeśli nawet nastąpią, to dopiero wówczas, gdy armia rosyjska przestanie się posuwać, gdy jej ofensywa zostanie wyhamowana, kiedy straci też nadzieję na zyski terytorialne i nie po to, żeby zawrzeć trwały pokój, tylko żeby odnowić zapasy materiałów wojennych i przeszkolonych rekrutów. A to jeżeli taka jest sytuacja, takie jest rozumienie przez Rosję, to jak z tym rozumieniem rosyjskim sytuacji w wojnie na Ukrainie spotka się nowa administracja? Donald Trump ma swoje zapowiedzi, Donald Trump przekonywał sojuszników, że jest w stanie szybko wynegocjować pokój, czy chociażby rozejm. Skoro jest, tak jak mówi pan profesor, to może się zawieść Donald Trump na tej swojej nadziei. Z całą pewnością uważam, że ktokolwiek by rządził w tej chwili w Białym Domu, cel jest dosyć podobny, metoda jego osiągnięcia co najwyżej inna, ale tak czy inaczej skończy się to fiaskiem. Rosja nie zamierza zachować pokoju, nie po to zmobilizowała i mobilizuje nadal. Eksperci oceniają, że ten cel mobilizacyjny to jest 1 500 000 ludzi, mobilizuje potężną armię. Także przestawiła gospodarkę na tory wojenne. Nadzieja na to, że ją zdemobilizuje armię, a gospodarkę przestawi z powrotem na tory pokojowe, jest iluzją, jest chcieństwem. To nie nastąpi. Jeśli nastąpi jakieś porozumienie, to raczej na kształt Hasafjurt, czyli tego pokoju między pierwszą a drugą wojną czeczeńską, po to, aby kupić Rosji czas na wywołanie podziałów na Zachodzie, demobilizację poparcia dla Ukrainy, podziałów wewnątrz Ukrainy na niezłomnych i zwolenników kompromisu, odtworzenie własnych zasobów wojennych, ludzkich i materiałowych i wznowienie agresji. Zatem to jest iluzja, że w ten sposób da się skończyć wojnę. Ale oczywiście bardzo dobrze, że Ukraina otrzymała możliwość rażenia celów rosyjskich, zadawania Rosji strat. To przyspiesza jedyny możliwy pozytywny wynik, a mianowicie taki wstrząs polityczny wewnątrz Rosji, na wzór tego, który Rosja przeżywała powiedzmy w 1905 roku, a który pozbawił Imperium Rosyjskie zdolności do kontynuowania wojny. Być może podobny plan ma Donald Trump. Trochę niektórzy mówią, że to może wyglądać tak jak w dekadzie Reagana w latach 80. To inny, także wybitny prezydent republikański, który zmusił wyścigiem gospodarczo-militarnym Rosję do tego, żeby wycofała się, zmusił poprzez jej upadek, atrofię gospodarczą, a potem polityczną w dużej mierze. To jest tak, że podobny plan może mieć Donald Trump i czy Polska jest w tym planie istotna? Wiemy, że ważni, bliscy przedstawiciele Donalda Trumpa byli w Warszawie, spotkali się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, ale też z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, a szerokim łukiem ominęli i Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, i Donalda Tuska, premiera Polski. To są dwa odrębne zagadnienia. Po pierwsze, jaki plan w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej ma prezydent Trump? Po drugie, na ile Polska, szczególnie obóz polityczny obecnej opozycji, ale posiadający nadal prezydenta, z dobrymi kontaktami z prezydentem elektem, może wpływać na obraz rzeczywistości w oczach decydentów amerykańskich przyszłej administracji? Na razie nic nie wskazuje na to, żeby plany obozu politycznego Trumpa były tego typu, o jakich mówił pan redaktor, zarówno ten plan na piśmie, jedyny formalnie przedstawiony, czyli plan Kelloga, jak i plan wiceprezydenta Vance'a nie wskazują na to. Natomiast trzeba pamiętać, że to wiosenna wizyta pana prezydenta Rzeczypospolitej w Waszyngtonie i jego rozmowy z wówczas kandydatem, prezydentem Trumpem, co jest poświadczone nie świadectwami zaplecza politycznego pana prezydenta Andrzeja Dudy, tylko przez badaczy amerykańskich, Boba Woodwarda. Te rozmowy wpłynęły na decyzję Republikanów o wycofaniu weta wobec pakietu pomocy $61 miliardów dla Ukrainy. A zatem mamy potwierdzone, że Polska, ta część polskiej sceny politycznej ma możliwości wpływania na decyzje amerykańskie. Myślę, że również mamy za sobą bardzo silne argumenty merytoryczne. Wszyscy przyznają, że to my mieliśmy rację w ocenie Rosji i szkoda, że nas nie posłuchali. Sądzę zatem, że możemy śmiało twierdzić, że nadal ją mamy i dobrze byłoby nas posłuchać. Natomiast na ile to, że mamy rację merytorycznie, będzie oznaczało zdolność jej przeforsowania politycznego, to jest zupełnie inne pytanie. W związku z tym... Szykuje się spotkanie. Pani minister Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mówiła, że to może być jeszcze w tym roku, jeżeli w tym roku, czyli spotkanie jeszcze z prezydentem elektem. To takie dość wczesne. No być może z Europy pan prezydent Andrzej Duda będzie jednym z pierwszych, być może pierwszym politykiem, który spotka się osobiście z Donaldem Trumpem. Myślę, że tak będzie i myślę, że będzie wysłuchany. Czy posłuchany, to inna kwestia, ale będzie uważnie wysłuchany. Ma za sobą bardzo silne argumenty i pracujemy cały czas nad tym, aby wyposażyć pana prezydenta w wszelkie możliwe argumenty, które by promowały ten punkt widzenia, który jest korzystny dla Rzeczypospolitej. Myślę również, że nominacje, zapowiedziane nominacje w nowej administracji, na przykład sekretarzem stanu ma zostać Mark Rubio, przeczą tej tezie o szalejącym izolacjonizmie, który za chwilę nastąpi. Tak nie będzie. Trzeba pamiętać, że co innego się opowiada w kampanii wyborczej, a co innego, kiedy trzeba podejmować realne decyzje w realnym świecie jako odpowiedzialny za supermocarstwo amerykańskie. Ale jak będzie... Na koniec, bo gdzieś mi przynajmniej ta odpowiedź umknęła, chciałbym na koniec naszej rozmowy, żeby pan profesor to ocenił i wyjaśnił, co to może znaczyć. To ta delegacja, jak mówią specjaliści, jednak dość bliskich, takich osobistych wysłanników Donalda Trumpa także do Polski. No i to spotkanie. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, brak na liście spotkań szefa dyplomacji czy polskiego premiera. To jest symptomatyczne, to jest sugestywne, czy tutaj nie należy wyciągać zbyt dalekich wniosków? Panie profesorze, jak to wytłumaczyć, tą sytuację? Jest, ale niestety nie zwalnia nas z pesymizmu. Powiedziałbym tak, zasadnicza różnica między demokratami a republikanami w tej chwili jest taka, że jedni i drudzy wprawdzie chcieliby zredukować skalę zużywania zasobów amerykańskich na rozwiązywanie problemów w innych regionach, w tym w Europie. Co do Europy, co nas interesuje najbardziej, demokraci chcieliby postawić na Niemcy, natomiast republikanie mają opcję otwartą i Polska, tak było przy poprzedniej kadencji Trumpa, mogłaby tu odgrywać wiodącą rolę, ale do tego potrzeba rządu, który by chciał podjąć tę ofertę. Obecny rząd polski, uważam, że tej oferty nie podejmie, a Stany Zjednoczone nie mają mocy zmiany rządu w Polsce. Zresztą na szczęście, tak jakikolwiek byłby to rząd, to Polacy powinni o tym decydować, a nie ktoś z zewnątrz. Tak czy inaczej w obecnej sytuacji uważam, że niestety nasz rząd obecny wybierze raczej opcję proniemiecką i prędzej skonfliktuje się z administracją Trumpa u boku Niemiec, niż sprzymierzy się z tą administracją po to, aby stworzyć tu konkurencyjną dla planów niemieckich. No to tym więcej wiemy, jak ważne są wybory prezydenckie dla sytuacji Rzeczpospolitej. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Analizę 1000 dni wojny na Ukrainie, ale też to, co dzieje się za oceanem, to my od tego zaczniemy naszą kolejną rozmowę. W studiu już jest Janusz Szewczak, ekspert, analityk gospodarczy, były wiceprezes ORNS-a. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry, witam pana, witam państwa. No to zacznijmy od tego, co płynie z oceanu. Mówiliśmy politycznie, gospodarczo. Donald Trump mówi powrót ropy, powrót gazu, eksport gazu do Europy. Pan prezes przez wiele lat zajmował się rynkami energii. Jak to wpłynie na Polskę? To jest szansa dla dla naszej gospodarki? No to słynne wypowiedziane przez Trumpa słowa drill, baby, drill, czyli wierć, kochanie, wierćcie tutaj, nie żałujcie. Przypomnijmy, że przecież tamten rurociąg jest z Kanady do Stanów tylko pusty, ale jest zbudowany, więc coraz więcej tych surowców z Ameryki. Myśmy zresztą jako Orlen za kadencji prezesa Obajtka bardzo wzmocnili te kontrakty i nawiązali dobre kontakty. Importowaliśmy również gaz ze Stanów Zjednoczonych. No już nawet Niemcy dojrzeli, że mówią, że oni to już mogą teraz nawet ten gaz amerykański kupować. Ale to, że Donald Trump, teraz mamy szczyt G20 w Brazylii, tam też już są sygnały, że która nadchodzi administracja, no nie będzie tak bardzo forsować agendy klimatycznej. To jest szansa dla naszej energetyki, dla naszej gospodarki, żeby nie było tak drogo, jak jest obecnie, a ma być jeszcze drożej od 1 stycznia. No to jest oczywiście szansa. Ja w ogóle myślę, że prezydent Donald Trump bardzo przemodeluje światową gospodarkę i światową politykę energetyczną. To będą gigantyczne w moim ocenie zmiany, wymuszone przez Amerykanów. I chwała Bogu, bo to co robiła Europa, to szło w kompletny ślepy zaułek. Już beznadziejna sytuacja konkurencyjna przecież gospodarki europejskiej, jeśli chodzi o nowe technologie. Na kilkadziesiąt najważniejszych firm innowacyjnych, technologicznych, bodajże tylko 2 są europejskie. No to pokazuje, jak daleko Europa została z tyłu i myśmy szli w tej czołówce tych idiotycznych zmian klimatycznych i można powiedzieć gospodarczych. Mam nadzieję, że to bardzo wymusi działania tutaj również europejskie, osłabi, opóźni te przyspieszenia polegające na absurdalnych rozwiązaniach, że 90% CO2 zredukujemy do tam, nie wiem, 2040 czy 50 roku. Jak sobie radzi obecny rząd? Za chwilę będziemy mieli równo rok, za chwilę będzie 13 grudnia, ani się nie opatrzymy, a tutaj tak, pierwsza informacja od 1 stycznia, wiemy to na pewno, ceny energii będą wyższe, jutro na rządzie ma stosowna ustawa stanąć, będzie jakieś mrożenie, ale w znacznie mniejszym wymiarze odczujemy, to już jest drogo, od 1 stycznia ma być jeszcze drożej. Energia, prąd, to są gaz. Absolutnie dramatyczne zupełnie, można powiedzieć, efekty. Zaskakujące, że można w ciągu roku doprowadzić do takiego stanu gospodarczego, do takiego stanu finansów publicznych. Jeszcze przecież, przypomnijmy, w lecie tego roku minister finansów mówił, że właściwie finanse są pod kontrolą, nie ma takiego dramatu. Wykluczał możliwość nowelizacji budżetu. A teraz wiemy, że zadłużenie... A to nagle 240 miliardów w tym roku, prawie 300 miliardów w przyszłym roku. Ale to jest jeszcze, bym powiedział, coś, co tak do ludzi dociera. Natomiast jakby społeczeństwo widzi wizję tych bardzo drogich świąt Bożego Narodzenia. Moim zdaniem to będą jedne z najdroższych świąt w ostatnich latach. I kolejna sprawa to jest zadłużenie rosnące, a w związku z tym rosnące koszty obsługi długu publicznego. Na to się wydaje dziesiątki miliardów złotych rocznie. Tak zwane potrzeby pożyczkowe netto na ten rok polskiego państwa są ponad 300 miliardów złotych, czyli to jest ta różnica między tym, co trzeba pożyczyć, a co wcześniej pożyczyliśmy i trzeba oddać, 300 miliardów. Jeśli polskie obligacje będą, tak ta rentowność rosła, na razie jest to tam gdzieś w granicach 6%, ale nie można wykluczyć, że przy takich działaniach ona za chwilę może być, one mogą być po 7-8%. Ale z czego to wynika? Czy ja pamiętam poprzednie deficyty, nawet w czasach pandemii, lockdownów, one były jednak pod kontrolą, to było często 60, 30, 20, no w najgorszych czasach 80 miliardów złotych, teraz mamy 240, za rok prawie 300. Skąd i dlaczego? Właśnie nawet chyba najwybitniejsze tęgie głowy nie bardzo potrafią to wyjaśnić, ale to chyba po prostu wynika z nieudolności, to wynika z braku takich aspiracyjnych dążeń do tego, żeby rozwijać się, żeby inwestować. Przecież praktycznie wszystkie inwestycje, te duże zwłaszcza, są albo wstrzymane, albo jest zapowiedź, że zostaną wstrzymane. duże koncerny zagraniczne w dużej mierze redukują w Polsce zatrudnienie, zamykają swoje firmy lub się przenoszą lub zmniejszają produkcję. Mamy bardzo poważne kłopoty w eksporcie. To jest związane z dramatyczną zupełnie sytuacją gospodarki niemieckiej, która nigdy nie była w takiej sytuacji, jak jest obecnie. Czyli coraz gorzej, coraz słabiej przędą Niemcy, a to oznacza, że te 30% eksportu, które my kierowaliśmy do Niemiec, będzie chudło, będzie słabło po prostu. To się odbija bardzo na przemyśle motoryzacyjnym niemieckim, a to z kolei będzie się odbijało na przemyśle poddostaw, podzespołów. Mamy kolejne informacje, kolejne zwolnienia grupowe i to już powoli wybija się w danych, mówiąc nieelegancko, makroekonomicznych o zatrudnieniu. Tak, spada, a zaraz zwiśnie bezrobocie. A jednocześnie to są obawy, słuszne moje obawy, że idą kosztowne czasy, że rosną dramatycznie, zupełnie rosną ceny żywności w Polsce. Coś, co nie było, że tak powiem, naszą taką piętą achillesową. Teraz się to dzieje. Bodajże jesteśmy na 3. miejscu, jeśli chodzi o kraje OECD, czyli na świecie, można powiedzieć, pod względem szybkości wzrostu cen żywności. Zadajmy proste pytanie. Kiedyś Jan Wincent Rostowski mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie, ale to zastanówmy się, panie prezesie, we dwóch, jak tu siedzimy, gdzie one się podziewają. No bo tak, można powiedzieć zbrojenia, ale tutaj nie. Dzisiaj informacja od Mariusza Błaszczaka, która pokazuje, że fundusz zbrojeniowy został do końca października, czyli 10 miesięcy wydatkowane 60%, nieco ponad. Czyli w 2 miesiące trzeba by nagle prawie 40% budżetu wydać. No, nie wiem, czy to jest możliwe, więc nie idą na zbrojenia w pełni, nie idą na tarcze antyinflacyjne, bo one są zdejmowane, nie idą na niższy VAT, bo on został podniesiony. No to skoro państwo wydaje coraz mniej, a coraz bardziej się zadłuża, to gdzie się te pieniądze podziewają? No to tak słynne powiedzenie, jak mówił premier Tusk, gdzie w Zakopanem mówił, gdzie te pieniądze są zakopane. No, to na pewno ma znaczenie, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, bo przecież jest mniej tych podatków, coraz więcej tych faktur, że tak powiem, wątpliwych co najmniej. Spółki Skarbu Państwa szorują po dnie. Zamiast szukać nowych rozwiązań, nowych sposobów zarobkowania, nowych źródeł dochodów, to urządza się polowania na czarownicę, szuka się, że tak powiem, haków. Wtedy słabnie chęć menedżerów do wykazywania się pomysłowością, pracowitością. Lepiej się nie narażać, stoimy z boku, obserwujemy, co się dzieje, a z tego pieniędzy nie ma. Ja jestem wyznawcą takiej tezy, że jakaś zemsta z nienawiści, ona nigdy nie napełni budżetu państwa, ani nie ogrzeje obywateli w czasie mroźnej zimy. To nie jest sposób na robienie biznesu, na robienie gospodarki i trzeba po prostu myśleć o tym, że Polska musi mieć też budżet nie tylko na 25 rok, ale na 26, 27 i tak dalej, że Polska ma mieć aspiracje rozwojowe, tak jak było w tym czasie, kiedy Orlenem zarządzał prezes Daniel Obajtek. No wtedy na wszystko było pieniądze, na wszystko były pieniądze. Były inwestycje, wszystko, że tak powiem, a teraz Orlen 17 miliardów niższe zyski, no i sztandarowa inwestycja Olefiny 3. de facto pod znakiem zapytania. No właśnie, a przecież to nie można tak zmarnować czegoś, co zostało, to jest 12 miliardów już zainwestowanych. To praktycznie w połowie, czy ponad 50% już jest. Są wykonawcy zagraniczni, którzy, jeśli by to miało być zatrzymane, pójdą po odszkodowania, po kary umowne, więc trzeba szanować ten polski majątek. Sytuacja jest trudna, ale są rozwiązania, różni eksperci, zwłaszcza tych think tanków zagranicznych, powiązanych z dużym kapitałem, mają podpowiedź. Może by jakiś bank sprywatyzować. Polska ma dużo banków, a może by emerytury, wiek emerytalny podnieść. Na ile to będzie za chwilę konieczne? Jeżeli to się utrzyma, to na ile trzeba będzie tą pustą dziurę zapełnić albo właśnie dochodami z prywatyzacji, albo ponosząc wiek emerytalny. Ale to jest trochę obłąkana koncepcja. Myśmy to już ćwiczyli. Skończyło się to dramatycznie zupełnie. Straciliśmy dochody, bo ktoś, kto nie ma majątku, kto nie ma inwestycji, ten nie ma dochodów. Tak, ale za poprzedniego rządu Tuska, dobrze pamiętam, realizację budżetów z roku na rok, tam zawsze było parę miliardów z prywatyzacji wpisane w budżet i realizowane. żeby dopnąć do budżetu właśnie prezydencję, to się skończyło w roku 15. No, panie, to nie jest też tak, że wszyscy zawsze wszystko kupią. Oczywiście za pół darmo można to przejąć, ale to jest można powiedzieć, taka wtedy złodziejska prywatyzacja. Natomiast dzisiaj problemem są warunki biznesowe, otoczenie biznesu, droga energia, drogie koszty inwestycji przeprowadzanych. To jest problem i dlatego się ktoś przenosi z Polski, firma się przenosi z Polski do Rumunii na przykład, prawda? No bo po prostu koszty produkcji są tam tańsze, a na te koszty w ogromnej mierze składają się nie tylko kwestie podatkowe, ale również koszty energii. No one są bardzo istotne, a Polska ma dzisiaj energię no, praktycznie najdroższą w Europie. Można powiedzieć. To powiedzmy na koniec, co się stanie, jeżeli, tak jak mówi pan marszałek Schetyna, były marszałek Sejmu, uda się domknąć system Donaldowi Tuskowi poprzez przyjęcie urzędu prezydenta. No i jeśli Polacy uznają, że chcą mieć jeszcze drożej, jeszcze gorzej, no to tak zdecydują, bo to Polacy to będzie decydują. Miało przełożenie, to jest tylko funkcja polityczna, może nie związana z gospodarką. No nie, ale widzimy, jak funkcjonują, jakie są założenia tej gospodarczej. Właściwie nikt się tą gospodarką, nie wiem, kto się nią tak naprawdę zajmuje, bo nie wiem, kto jest dzisiaj, prawda, Polacy chyba nie wiedzą, kto jest ministrem przemysłu, prawda, czy... Pani profesor Czarnecka, ale nie mylę... Pan wie, ja też akurat, nie mylę nazwiska, ale ministerstwo zdaje się nie funkcjonuje, bo 2 posłów było w tym ministerstwie na takiej kontroli poselskiej. No dobrze, kto się zajmuje... I tam w Katowicach hula wiatr... Kto tutaj nam prezentuje jakąś koncepcję gospodarczą Polski rozwojową na kolejne lata? Co to tylko mamy do końca dotrwać tego roku? To ja na takie pytanie nie znam odpowiedzi. No właśnie, no ja też nie wiem, kto się tym zajmuje. Może kiedyś się dowiemy, a może nikt się nie zajmuje. I to jest... A no właśnie, to może jest właściwa odpowiedź. To może warto, żeby jednak ktoś się zajął i warto, żeby... To też był aspekt wyborów prezydenckich. Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlen SA, analityk gospodarczy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. I tą wędrówką po nieciekawej sytuacji gospodarczej kończymy za chwilę program Dzisiaj, czyli serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Danuty Choleckiej. Do zobaczenia.